No powiedzmy, że trójka dzieci, jedna osoba pracuje, ile powinien mieć? No tak, plusów. 5500? Około 200, żeby było, no. 2000, troje dzieci, 2000 plus, żeby miało. No jak jest trójka dzieci, no, tak? Wam? Po co ten Tusk wrócił teraz? Do tej platformy? Ja bym mu zrobił zakaz wjazdu do kraju, do rządu. Tak, czy jest pan zadowolony z rządu? Nie jest źle. Jest lepiej za platformę dla pana? No, oba! Ale co się zmieniło? Minuta rozmowy, szybciutko. Co się zmieniło? Z pracą jest lepiej? I z pracą jest lepiej, no i lepiej jest w polityce. Duda jeździ wszędzie, załatwia. Z prezydenta jest pan zadowolony, tak? Tak. Wiem, o co chodzi. A jest lepszy Duda od Komorowskiego na przykład? Od Kwaśniewskiego? Na pewno. Wiem. Czy dobrze, że jest 500 plus? Ja nie mam dzieci, ale... Powinno być. Powinno być. Czy powinno być poniesione, bo teraz drożyzna jest w sklepach. 1000 plus powinno być, 1500... To na pewno najlepiej, no żeby... No ile tak powinno być, tak? Jakby pan, 1000 plus wystarczy? Zależy dla kogo, nie? Jeszcze więcej, 1500? Dla jednego wystarczy, jak to się mówi, nędzne grosze przeżyje, a drugi ma grube tysiące i mu wiecznie mało, nie? No powiedzmy, że trójka dzieci, jedna osoba pracuje, ile powinien mieć? No tak, plusów? 1500? Około 2000, żeby było, no. 2000? Troje dzieci. 2000 plus, żeby było, no jak jest trójka dzieci, tak? No. A środkie pytanie, to 13, 14 dobrze jest? Powinny być kolejne 15? Tego akurat nie wiem. Nie interesuje się pan. Nie interesuje się tym. A kto odpowiada za te ceny teraz w sklepach? Zauważył pan drożyznę? No zrużał coś? No bo nie. I kto ustala, jak pan myśli? No na pewno nie my, nie? No nie, no wiem, ale producenci? Unia, no nie wiem. Rząd, kto? A pokaż mi pan kraj, w którym jest idealnie. Nie wiem, no to nie wie pan po prostu. Głowę, no. Ja to na przykład jestem zadowolony z Morawieckiego. To jest pana ulubiony polityk, tak? Tak. Jaki jest powód, że pan go tak lubi? Bo mało kto sobie kopał własny grób za, jak miał 12 lat, nie? Jeszcze raz. Mało kto sobie kopał własny grób w lesie, jak miał 12 lat. A przecież SB go wywiozło do lasu o ojca. A. Kazali mu sobie kopać. Dziecko takie, żeby nie słyszałem sobie kopało... O tym. Nie, to pan przeczytał. Tak? To po prostu poczytam. No, zobacz pan. Czyli Morawiecki najlepszy, tak? Duda jest dobry? Zadowolony. Kaczyński powinien być dalej, bo ma swój wiek. Kaczyński jest dobry. A kto za Dudę? Bo Dudzie się już kończy kadencja niedługo. No. Jest ktoś taki młody w PiSie, czy nie wie pan jeszcze? Nie widzę takiego. Po co Tusk wrócił, jak pan myśli? Słucham? Po co ten Tusk wrócił teraz? Do tej platformy. Ja bym mu zrobił zakaz wjazdu do kraju. No przecież miał tam pieniądze, przecież zarabiał tam dobrze, no, i tak dalej. Po co tu wrócił? Nie wiem właśnie, nie wiem. Może będzie chciał kandydować? No na pewno, no już teraz. No w tych sondażach platforma już teraz zyskuje. Ciekawe, jak to się rozegra. No właśnie, ale po co on wrócił? Ja bym go do kraju nie wpuścił. Ale platforma ma szansę jakieś jeszcze? Nie. Nie ma szans, żeby wygrała z PiS-em. Nie. Co, nie wiem, co by się działo, tak? Wątpię. Chyba, żebyśmy zgłupieli my do końca. Dobrze, dziękuję. Dzień dobry. Ile pan zyskał na Polskim Ładzie? Na Polskim Ładzie? Zyskał pan coś na tym programie PiSu? Jest pan zadowolony z PiSu ogólnie, z tego programu Polski Ład? No, doszło mi do emerytury teraz ten podatek i teraz jest 7%, to mi doszło. Czy jest pan zadowolony z tego? Zadowolony jestem. A stać kraj na takie rozdawnictwo? Na 13, 14 na przykład, 500+, to wszystko? Wie pan co, coś panu powiem, że ja się nie wtajemniczę w politykę. Patrzę, że dla mnie coś robią. A czy to jest... Czy zauważył pan drożyznę w sklepach? No teraz jest trochę drożej, tak. I skąd te ceny się biorą takie wysokie? A to ja tego nie wiem. Nie wie pan. Ale są przecież teraz obniżki o VAT i tak dalej. Nie wiem, czy pan zauważył. Nie wiem, ale są droższe, to ktoś, to producenci ustalają, nie? Ceny. Czyli producenci mieszają? No producenci robią, no.